Cześć, to Womir. Cześć, tu łączy nas piłka i nasz format Okiem Za. Po dłuższej przerwie wracamy do cyklu, w którym analizujemy pamiętne indywidualne występy reprezentantów Polski i od razu na tapet bierzemy postać, która w życiu naszego YouTube'owego kanału odegrała całkiem sporą rolę. 44-krotny reprezentant Polski, a od niedawna człowiek z licencją na trenowanie. Ależ wraca w wielkim stylu Peszko! Wracamy i my z analizą gry Sławomira Peszki. Przenieśmy się zatem do roku 2015, dokładnie do marca, na stadion w Dublinie. Tutaj Polacy będą szukać zjazdu na autostradę prosto do Francji. Po trzech zwycięstwach w czterech meczach, w tym po historycznym starciu z Niemcami, liderujący w eliminacyjnej grupie biało-czerwoni mieli stanąć przed wymagającym zadaniem. Reprezentacja Irlandii potrafiła wcześniej m.in. wywieźć punkt z terenu Mistrzów Świata i jawiła się jako zespół waleczny i agresywny, generalnie rywal bardzo niewygodny. Komfortu Adamowi Nawałce nie dostarczała też sytuacja zdrowotna w reprezentacji. Do regularnej gry w Dortmundzie wracał dopiero po ciężkiej kontuzji Kuba Błaszczykowski, a jakby tego było mało, uraz wykluczył z udziału w marcowym zgrupowaniu również Kamila Grosickiego. W obliczu tych absencji mecz w Dublinie na prawym skrzydle rozpoczął więc Sławomir Peszko, który dopiero co wywalczył sobie miejsce w składzie FC Köln, a przeciwko Irlandii po raz pierwszy wyszedł w podstawowej jedenastce biało-czerwonych w meczu o punkty. Godzina 20:45 w Polsce, godzina wcześniej na Wyspach. Zaczynamy! Żelazna dyscyplina w defensywie i szukanie swoich szans w szybkich atakach oraz po długich podaniach Łukasza Fabiańskiego. Takie były główne założenia widoczne w grze biało-czerwonych od pierwszego gwizdka. Swoją rolę do odegrania miał w tym również Sławomir Peszko, który na stronie współpracował z klubowym kolegą z Kolonii, Pawłem Olkowskim. Już od pierwszego gwizdka Peszkin ustawiał się na boisku zaskakująco wąsko, zostawiając Olkowskiemu sporo przestrzeni na prawym skrzydle, ale też gubiąc w ten sposób krycie i podłączając się pod grę na połowie rywala. W pierwszym kwadransie meczu w Dublinie Peszko regularnie cofał się również po piłkę w okolice własnej połowy boiska. Skrzydłowy kojarzący się kibicom raczej z rolą czekającego na prostopadłe piłki na wolne pole i zwróconego twarzą w kierunku ataku, tutaj przesuwał grę biało-czerwonych do przodu, regularnie wyciągając ze strefy również jednego z rywali. Szukała. Peszko. Szukała. Peszko. Magnilita ruszył. Na piłki zagrywane za plecy irlandzkich defensorów Sławomir Peszko nie mógł w tym meczu liczyć szczególnie często. To co najgroźniejsze ze strony skrzydłowego, ale i całej reprezentacji Polski zrodziło się jednak z ogromnej determinacji, waleczności i być może przede wszystkim reakcji na stratę piłki. Rybus zabrał się, Peszko gol! Gol Sławomir Peszko! Ależ wraca w wielkim stylu Peszko do reprezentacji, 26 minuta! W Dublinie. Wszystko w tej akcji zaczęło się od długiego podania Łukasza Fabiańskiego w poszukiwaniu schodzącego w boczny sektor Arkadiusza Milika. Taki sposób rozegrania akcji determinował również zachowanie Sławomira Peszki, który ustawiał się wyżej od napastnika, czekając na zgranie przez niego piłki. Taki moment nastąpił właśnie w 26 minucie, gdy Peszko pokazał wszystkie te cechy, z których dobrze go znamy. Zawziętość, determinację, nieustępliwość i stuprocentowe zaangażowanie. Po zgraniu piłki przez Milika futbolówka znalazła się bliżej Brady'ego, który był jednak odwrócony w kierunku własnej bramki, co dla Peszki było jednoznacznym sygnałem do agresywnego doskoku. Lewy obrońca Irlandczyków został w ten sposób zmuszony do zagrania w kierunku Wilsona, przy którym był już Maciej Rybus, a wspólny wysiłek obu skrzydłowych reprezentacji Polski poskutkował takim oto uderzeniem Sławomira Peszki. Uderzeniem, dodajmy, z naprawdę trudnej pozycji. Siła i precyzja sprawiły jednak, że od 26 minuty biało-czerwoni prowadzili 1-0, a w kolejnych fragmentach starali się jeszcze mocniej skupić na zabezpieczeniu tyłów. I być może właśnie defensywna gra Sławomira Peszki była tego dnia elementem wymagającym od niego największej koncentracji i nieustępliwości. Jednym z podstawowych zadań Peszki było bowiem zaopiekowanie się lewym obrońcą Irlandczyków, Robin Brady'm. I rzeczywiście z tego zadania skrzydłowy wywiązywał się bardzo dobrze.
Ustawiony bliżej środkowej osi boiska, Peszkin bez przerwy kontrolował wzrokiem ustawienie rywala, a gdy tylko ciężar gry przenosił się w jego strefę, błyskawicznie skracał do niego dystans i albo agresywnie próbował zabrać mu piłkę, albo, jak w tym przypadku, zmuszał go do łamania akcji na prawą nogę, czego Irlandczyk zwyczajnie nie lubi. Nieustannie przydatne było jednak również zaangażowanie Peszki w grę ofensywną. Schemat podobny do tego, który dał nam bramkę na 1-0, tuż przed przerwą poskutkował faulem na skrzydłowym biało-czerwonych, w efekcie czego końcówkę pierwszej części spędziliśmy w okolicach pola karnego Irlandczyków. Jest gwizdek, jest dobrze, jest bardzo dobrze w Dublinie. Polska wygrywa z Irlandią po bramce Sławomira Peszki. Tak jak można się było jednak spodziewać, od początku drugiej połowy Irlandczycy z jeszcze większym zaangażowaniem dążyli do wyrównania, co przełożyło się również na boiskowe obowiązki Peszki. Skrzydłowy niejednokrotnie musiał asekurować przestrzeń za plecami Pawła Olkowskiego, starał się jak najczęściej odbierać zawodnikom gospodarzy piłkę i nieustająco opiekował się swoim boiskowym rywalem, Robin Bradym, nie odstępując go na krok i regularnie wybijając mu z głowy myśli o zbliżeniu się z piłką pod nasze pole karne. Mimo rosnącego w kolejnych minutach naporu zespołu prowadzonego przez Martina O'Neilla, w dalszym ciągu w Dublinie utrzymywał się rezultat 0-1, a sam Peszko, jako jeden z najbardziej doświadczonych zawodników reprezentacji Polski, swoim zachowaniem starał się uspokoić nieco boiskowe wydarzenia i wybijać Irlandczyków z rytmu. Peszko! Rzut wolny! To jest cały Peszko właśnie, poczekał, przyspieszył, zwolnił w ostatniej chwili. Im bliżej końcowego gwizdka, tym Irlandczycy, co zrozumiałe, rzucali do ataku jeszcze więcej sił. Będą grać na trzech napastników. Keane, Long, Walters. A na wprowadzenie na boisko Shane'a Longa, Adam Nawałka odpowiedział 4 minuty później wejściem świeżego Michała Kucharczyka w miejsce Sławomira Peszki. Niestety, ofensywa Irlandczyków, bazujących w dużej mierze na stałych fragmentach, przyniosła oczekiwany przez nich efekt już w czasie doliczonym. Przed 16 McCarthy... Niestety, w doliczonym czasie gry Irlandia wyrównuje. Koniec. Byliśmy bardzo blisko wygrania kolejnego spotkania w eliminacjach piłkarskich Mistrzostw Europy Francja 2016. Mecz w Dublinie zakończył się więc remisem 1-1, a zdobyty punkt, jakże cenny w kontekście walki o awans na Euro 2016, reprezentacja Polski zawdzięczała w dużej mierze Sławomirowi Peszce. Peszkin był tego dnia do bólu zdyscyplinowany i doskonale odnalazł się w ostrych i wymagających warunkach stawianych przez Irlandczyków. Skrzydłowy FC Köln udowodnił Adamowi Nawałce, że w razie problemów ten może na niego liczyć, czego efektem były późniejsze powołania Peszki zarówno na Euro do Francji, jak i na Mundial w Rosji. Na koniec mamy pytanie do Was. Jaki indywidualny występ reprezentanta Polski chcielibyście zobaczyć w kolejnym odcinku z tego cyklu? Czekamy na Wasze sugestie w komentarzach pod tym filmem. Już tam wychodzi do kuchni Gorgon. Andrzej Sarmach sam na sam gol!